Akademia Plus 50 i Stowarzyszenie Szukamy Polski wspólnie z Księżnicą Podlaską, Radiem Białystok i Stowarzyszeniem Ku Dobrej Nadziei po raz kolejny zorganizowali spotkanie z cyklu Czytelnia Słów. Takie wieczorki są okazją do czytania i omawiania wybranych wcześniej fragmentów poezji. Gościem specjalnym październikowego spotkania była białostoczanka Anna Worowska. Z wykształcenia biolog, a z zamiłowania fotografik. Fotografowałam od wielu, wielu lat i jest to taka pewna forma jak gdyby zapamiętania, można powiedzieć. Pięknych rzeczy, jakichś przeżyć, wrażeń. Anna Worowska na swoich zdjęciach pokazuje głównie przyrodę zarejestrowaną w czterech porach roku. Te tematy są i wymyślone, i przypadkowe. I przypadkowe też stwarzają pewne tematy. Całe województwo podlaskie jest bardzo piękne, rozmaite, interesujące, niezniszczone przyrodniczo, o bogatej historii, chociaż zrujnowanej, ale jeśli się chce, to się doszuka tutaj wielu pięknych rzeczy. Artystka jest autorką albumów Brzoza, Drzewo Życia, czyli o Włodzimierzu Naumiuku, Rzeźbiarzu Skaniuk, Sen Drewna i Jawa Życia, Rytm Drzew, Ziemia Zabłudowska oraz Podlaskie Krainy. Najnowszy mój album Podlaskie Krainy jest to album, który prezentuje umownie nazwane krainy Narwi, Biebrzy, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Białowieskiej, Krainy Bugu i Suwalszczyzny, administracyjnie potraktowany. I każdy album, który robię, to staram się, żeby był i ładny, i pożyteczny. Także w tym jest albumie również chyba trochę ładnych fotografii, a poza tym są zdjęcia dokumentujące nasz teren, każdą krainę. Są teksty, które opowiadają o historii, o ludziach związanych z tą ziemią, o ważniejszych osobach, które tutaj mieszkały lub się urodziły. Anna Worowska jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu RP. To także autorka wielu wystaw, nagrodzona i wyróżniona w licznych konkursach fotograficznych.